prawie 3000 lat temu, prorok Izajasz pod inspiracją Świętego Ducha zawołał na rubieżach Jeruzalemu: kto uwierzy wieści naszej i komu ramię Pańskie się objawiło? Kto uwierzy wieści naszej i komu ramię Pańskie się objawiło? I mówił dalej. Mówił, że przyjdzie czas, kiedy tu na ziemi stanie ktoś, kto nie będzie miał postawy ani urody i że nie będzie się podobał społeczeństwu, ale przez rany i sińce Jego ludzie zostaną uzdrowieni, a dzięki Jego ofierze zostaną wyzwoleni ze swoich grzechów. Prorok Izajasz mówi o Jezusie 800 lat przed Jego urodzeniem. Dzisiaj mówimy Ci o tym samym Jezusie, o potężnym, wielkim Bogu, który tak pokochał świat, że zszedł na ziemię jako Jezus Chrystus. Mówimy Ci dziś o Bogu, który do tego stopnia pokochał Ciebie i mnie, że postanowił ponieść na sobie należną nam ofiarę za nasze grzechy. Dzisiaj jest dzień, w którym Twoje życie może się zmienić, jeżeli uwierzysz w Jezusa Chrystusa. Nie tylko przyjmiesz informacje intelektualnie, ale uwierzysz. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Wiem, że spodziewasz się dobrych rzeczy. Więc kiedy uwierzysz w Tego, który niesie największy potencjał życia, w Jezusa Chrystusa, otworzysz sobie drogę do nieba. Ta wiara poprowadzi Cię do prostej decyzji, do decyzji oddania Mu swojego życia, bo tylko On, jedyny, umarł za grzechy ludzi i stał z martwych w ciele. Dzisiaj jest dzień, kiedy Twoje życie może się zmienić. Podejmij decyzję. Stań się człowiekiem, który otworzy sobie drogę do nieba. Nie potrafisz się sam zbawić. Żaden człowiek Ci w tym nie pomoże. Nie pomoże Ci w tym żaden Kościół. Tylko Twoja wiara w niezasłużoną ofiarę Jezusa Chrystusa za Twoje grzechy. Ona otworzy Ci drogę. To jest ten dzień. Jesteś człowiekiem, który potrzebuje zbawienia. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, ale są zbawieni za darmo. To się nazywa łaska. Bóg okazał Ci łaskę. Okazał Ci łaskę. Jesteś człowiekiem, który ma na wyciągnięcie ręki niebo. Jeżeli zdecydujesz się na to, aby oddać Jezusowi swoje życie, to dokonasz najważniejszej rzeczy w swoim życiu. Zainwestuj w siebie. Bądź mędrcem. Jeżeli zdecydujesz się, to wygrasz. Wygraj życie. Oddaj swoje życie Jezusowi. Jeszcze dziś.